Witam was strony, to jest kolejny odcinek, ten gramy w Dark Souls, to jest drugi oczywiście, po samouczku. Słuchajcie, spędziłem trochę nad ustawieniem graficznym, żeby to wyglądało jakoś porządnie, jeśli chodzi o nagrywanie. I jest 1080p w 60 klatkach, jakoś mi się udało. Ja mam komputer, mogę powiedzieć, to nie jest jakiś low-end bardzo, to jest taki mid-end z plusem, tak? To jest średni komputer, może Hayden z minusem, taki wiecie, dobry komputer, ale nie najlepszy. Tego nie mogłem sobie pozwolić, żeby jakość była mocniejsza. Będzie troszeczkę pikselizować przy większych ruchach. Ale nie jest najgorzej, mi się wydaje, że niektórzy youtuberzy gorszą jakość 1080p wkładają. Wiecie, to jest najlepsze dla youtubera, jeżeli można nagrywać gra, która bardzo ładnie wygląda, tak, nawet jeśli nie ustawił jakoś super w niej jakości. Takim przykładem jest na przykład Minecraft. No niestety ja musiałem obniżyć priorytet dla mojego procesora, co ja tego użyłem, zaraz sobie odnowię, żeby tą grę obsłużyć. Ja słuchajcie, z góry wam mówię, że ja bardzo słabo tą grę znam, więc nie oczekujcie cudów, że jakiś super trików, ale znam parę rzeczy, które wam zaraz pokażę, więc najpierw pójdziemy sobie do tego zamku, gdzie będzie nasz pierwszy boss, później przeciwnikiem. To będzie chyba przeciwnik z rzucającymi buteleczkami ognistymi tam na górze. No chodź, zabijecie w ogóle tak normalnie? No gdzie? A tutaj magic. Magia to jest bezpieczna bardzo, nie? Nawet nie trzeba się starać jakoś bardzo. O, o. Daj mi to podnieść, stary, tylko. Ała. Nie namierzę cię stąd. Ale stąd też tak. Ale godziewne, bo fajne to są pociski, strasznie. Mogę tego namierzyć? O, tego mogę. Ja myślę, że ta gra będzie easy na początku. Nie wiem, jak jest później. Słyszałem, że Mac w Dark Souls jest OP, nigdy nie sprawdzałem, więc potwierdzam. Mógłbym się w człowieka przemienić, ale jakoś tak nie bardzo chcę, bo czuję, że będę tu ginął. Chyba podgłoszę grę wam trochę. Bo jednak muzyka w Dark Souls jest fajna. O, ja zużyłem skilla. Nie, dobrze, 21 tylko jeszcze. To będzie przeciwnik, który będę miał problem. Nie ma go? No jest. Myślałem, on bliżej zawsze stał, wiecie. Tak specjalnie zrobiłem zwód. Co w ogóle to człowieczeństwo tak do końca daje? A, wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to człowieczeństwo, znaczy lepszy lud jest chyba, nie? O ile pamiętam. Ale tam. Co tutaj? Nie rozumiem. Wiem, że tu jest secret mały. O! O! Dobra. Przeżył to. Ten nie. Dobra, idziemy zaraz po... Nasz! Tu chyba można skoczyć, nie? Tak, coś tam było. O! Głupia trochę ta podpowiedź, bo w sumie widzę tego przeciwnika. Teraz tam się opłacało skoczyć. O! A, myślałem, że przeżył, dobra. Dobra, pójdziemy po to. Aż ty! Chyba można tam skoczyć tam na dół, ale... Tak lepiej, tak? Pójdę sobie tutaj.
Jak człowiek drabiny użyje. Zjechać nie można szybciej? Można uderzyć, no ciekawie. Okej, tutaj mamy śmieci. Nie rzucą we mnie czymś? Nie ma to łuczników, nie? No i to chyba działa klasyka, nie? Tak. Tu faktycznie działa klasyka. A tak można. Nie wiem, co to były, jakieś płomyczki, coś tam. Jeszcze jeden jest. O! Przed tu. Gdzie ja unik robię? Teraz mi się skończą pociski, to będzie lipa. Straszna, to jest jedyna wada maga, nie? O. Muszę lepiej to, co, plama krwi? Jak tu kolej zginął? Po prostu go zabili, no dobra. To niemiło się stało. Znowu. Chodźcie. Loknij mi tego drugiego, no. Głupia gro. Dobra, może ich zabiję, bo oni są słabi dość. O Jezus Mary, jeszcze zginę przy tym. Coś wypadło z niego. Dobra, coś tam bije im. No tak, ryzykownie, no ale można. 12 buteleczek w ogóle mam aż. Złamany prosty miecz. Dawaj mi te ammo, ja mogę sztyletami. No rzeczywiście mogę zmienić. Tym. Miałem mindfucka w głowie przed chwilą. Nie wiedziałem, jak się używa rzeczy. Tak, mogłem doskoczyć rzeczywiście. Chodź. Gnoju. No. Tak też można, jak pojedynczy przeciwnik, nie, to czemu nie? Oberwałem trochę te tarczanie broni, 100% obrażeń, niestety. W dwójce gdzieś taka tarcza była, nie? Jak się grało. W dwójkę trochę grałem, więcej nawet niż w jedynkę. Też na piracie niestety, więc jak w moim przypadku gra na piracie kończy się tym, że już mi się nie chce grać. Znaczy, szkoda mi w to grać, nie? Bo mógłbym to przejść z lepszymi wrażeniami, nie? Widzę, że na przykład tych graczy właśnie tutaj umierają, grając na oryginale. Ja właśnie tak teraz myślę, dobra, lecimy tam. A może dobiegnę do tego ogniska tam. O, cześć. Chyba twardszy będziesz, a może nie? Chodź. A ten szybki atak, on może zabić, nie? Prosto. Dużo dostaje. Mi się wydaje, że w samouczku byli mocniejsi. To nic nie ma chyba. A można takim obrotem w ogóle niszczyć rzeczy. Ogólnie, jeżeli słuchajcie, nie wiecie, to ta gra jest japońska, nie? To Japończycy to stworzyli. Więc tego na przykład bossy niektóre dziwnie wyglądają. Ale zaleta japońskich gier jest to, że oni potrafią stworzyć coś, co widziały już pewnie wiele razy, ale zawsze zarobią coś, jakiś element w tym, który będzie się wyróżniał. Na przykład tutaj jest, biegną przeciwnicy, słyszę. To jest dość fajnie wyszlifowany poziom trudności. Uważaj na duży. A, to ten, co to zionie ogniem, dobra, to wiem. A, skoczę. Dobra. Nie dałem rady. Jeszcze raz. Tu jest taki bezpieczny skok, bo nie może nigdzie spaść na dół. Ajajaj, za późno teraz. Znaczy, nie traci się życia, tak? Przy przypadku. Tam jest chyba sklep. Tak? Tutaj. Kurde, już skoczyłem. Ten pierwszy skok, nie wiem dlaczego nie siadł, tam chyba da się doskoczyć normalnie. O, było nieźle, ale bardziej w prawo, bo tam widzę wystające deski. Szkoda, że ta postać tak skacze, nie może się chwytać i nic. No ale na tym polega ta gra, to jest trochę toporne sterowanie. Specjalnie jest tak zrobione. Nie, tam się nie da wyjść chyba.
Tam nic nie ma chyba. Nie, tam gdzieś sklep. Wiem, gdzie był sklep, dobra. Pierdzieliś to pomieszczenie. Chodź, no. Później zionie smokogiem na takim moście. No właśnie, to jest drabina. Dobra, pójdziemy tam kiedyś. Najpierw chcę dostać się do pierwszego ogniska, które jest już tuż przed nami. Pierwszego, drugiego w sumie. Silne ataki lepiej chyba w nich ładować. Dwa. Tam jest łucznik. Wolno te strzały lecą, nie? To jest taka... Właśnie nigdy nie ogarnąłem w tej rzeczy. Tą tarczą nie mogę nic trafić. Cholera. Dobra, już go dobiłem. Chodź. No, no, no. A ty gnojo. Ale nie sięgnąłem go pierwszym atakiem, to było niebezpieczne. Dobra, ja bym tego łucznika, wiecie... Sorry. Jezu, nie ten przycisk jeszcze kliknąłem. No strzel. Sorry, Batory, ale... Tak się nie bawimy. Tu jest przeciwnik, to wiem. No. Nie ma go? O, nie tu. Drewniana tarcza, o. Ja mogę nosić w ogóle, jestem magiem, nie? Więc... Tak głupio. Mogę chyba. Najwidoczniej mogę. Lepsza jest, dobra, niech będzie. Nie, tu po lewej macie ognisko. I teraz tam pójdziemy. Jak tam się schodziło, nie wiem. Jeszcze dwóch pachołków mamy, ale dobra, zabijemy ich później. Kill me please, later. A w ogóle nawet 70 stopni mój procesor nie osiągnął, więc... Sukces. Nie tego. Nie odpaliłem ogniska. Dobra, tego to będziemy zabijać w standardzie już zawsze. Oj! No jest tu Sadiat. W moim przypadku w ogóle się opłaca używać tych lekkich ataków? Mi się wydaje, że ciężkie zadają nie tylko więcej, ale też mniej zżerają staminy, nie? Na trzy ciężkie ich. No, spróbujemy. Mi się zastanawiacie, czy jestem magiem, a korzystam z takich broni po prostu, bo mogę, tak? No co to za przyjemność chodzi walić tymi spelami milion godzin? Jak takich przeciwników nietrudnych, o, ci są mocni, dobra, to nie wiem, czy będę chciał się z nimi bić. Czekajcie, im walnę dużo. O, dużo. Srogo wchodzi, chodź. Nie by mnie uderzył? Nieźle. Godny przeciwnik. Ale nie aż tak. Cholera. Włócznia! Włócznia mi wyleciała. Akurat w tym podejściu, serio. Za gówno kompletne. Kiedyś miałem takie podejście, bardzo chciałem to wydropić. O Jezu. Ja mogę je używać? Oj, nie mogę. Efektywnie nie mogę. A w dwóch rękach? O Jezu. Nie, no wiecie, ja bym chyba nawet wpakował w siłę przy tym magu, nie żeby tej włóczni tylko użył. To jest broń naprawdę potężna. Ile ona wymaga? Boże, jestem słaby w odczytywaniu tego. Nie mam pojęcia, ile wymaga. Tak, muszę mieć więcej siły. Dobra, dopakujemy teraz do siły po prostu. Tylko żeby na przykład jej w dwóch rękach mógł używać, nie? No. Bo wiadomo, strzały strzałami dusz, tak? Ale... Warto mieć coś. Potwierdź. Bym tego nie żałował później, no ale dobra. Mogę jej w jednej ręce używać. Dobra. Easy. Patrzcie. Niech to pała strzeli. Dobra, nie patrzcie, bo to jest tragedia.
No Jezu. No. No nie kop, nie kop, nie kop. Prawie zginąłem w ogóle. Nie, jeszcze raz proszę. To replay, że tak powiem. Dobra, patrzcie na to. Jest ten. Leży. A jeszcze lepiej jak tak zrobię. To ma taki zasięg, nie? Idealna broń. Tak będę korzystał w większości z tego, nie? Bardzo fajnie, że mi wydropiła. Kurde, no tyle kiedyś siedziałem, nie? Tutaj z tym, biłem się z tym pachołkami. Mówię, no wyleci mi ta włócznia na pewno. I gówno, nie wyleciała. Taki zasięg. Przecież ja go prawie dosięgam stąd, patrzcie, o stąd. Stąd go dosięgam. No chodźcie. Wejdę tutaj na waszej, na waszą ziemią. Czekajcie. Próbuję wymusić na postaci kopniak. Masz kurde. O dobra. Dobra, jest. Rzadko mi te kopniaki wchodzą, faktycznie. O, czego nie kopną? No kopnij rzesz. Dobra. Leżysz. Easy. Chodź. Chodźmy na dół. Tam było trzech, nie? Kupiec na wprost. Tu był kupiec, no właśnie. Dobrze myślałem. No chodź, pamiętałem. Czy to nie było jakiegoś skampionego przeciwnika? Cholera wie. O! A to są ci, co są te, co się nie zatrzymują, nie? To będzie nieciekawie z nimi. Unik, unik, stary. Uniki. I lokuj lepiej tych przeciwników. Dasz jest! Po bólu, ale weszło. Chodź tu. No. Come on. No żeż, nie weszło. Taki ja tak chciałem ładny. Z wyskoku. Macie. Ale pięknie, dobra. No zajebisty mag, w ogóle nie korzystam z magii. No cóż, ale ja tak lubię. Skyrim też, gram magiem nagle. No to był. You seem to have your wits about you. Then you are a trade for souls. Dawaj, kup. Co ty masz? Aha. A bo rzeczywiście broń mogą się zepsuć. Ale długo się psują. Wiem co to jest. Dobra, co masz za bronię? No nie, no bronię to nie chcę. Ale jakieś spele. Mógłby się przydał, no ale spele bym chciał. Nie masz speli żadnych. Dobra, to wiemy, że on wie, że są trzy bossowie. Smoka się rozwali. Chociaż nigdy go nie pokonywałem, nigdy doszedłem do momentu, ale tego na górze, tam mówił byka, tak? Coś tam, to go rozwaliłem, Minotaura. To jest prosty boss. I w ogóle, słuchajcie, tu kiedyś też będziemy. Wiecie czy nie, ale tu... Czy ja to dostrzegę? Tak, tą drabinę później się będzie rozsuwać. I będziemy tutaj mieli znowu save pointa. Ale to dopiero po pokonaniu bossa. Albo tutaj są przeciwnicy. No tak, zapomniałem. Ojej. O Jezu! Ty gówniarzu.
Dobra, nie trafił, no. Ty... Leżysz, nie leżysz? Nie! Nie lecz się. Nie przybiegniesz do mnie już, nie? Nie no, zalakował się, przybiegnie. Chodź. Dobra. Easy. No to pora teraz tutaj plebiec. To było dwóch, nie? Trzech. To będą mi ja... O! Jak on daleko skoczył! Zaraz zginę. Kurde, wiedziałem! Pomyślałem... ten trzeci do mnie już nie doskoczy. Teraz to muszę zrobić ostrożnie, cholera. A teraz to ja wiem, jak to muszę zrobić, spokojnie. Tyle umysłu to ja mam jeszcze. Co ja zrobiłem? O, to było beznadziejne. No trudno. Teraz to ja muszę to tak zrobić. Doleć ten pocisk? Cholera, słabo z tym celowaniem. Trafił mnie. Jak oni trafiają tutaj? Nigdy mnie jeszcze nie trafili w tym miejscu. Jak chodziłem nawet wolno. Doleci? Dobra. Którym się swobodnie celowało? Cholera wie. Da się w ogóle swobodnie celować? Wątpię. Dobra. Nie, nie, lokuj mi tych, tylko tych. Jak to nie trafił? O Jezu. Dobra. Nieźle. Uważaj na piromancję, spoko. Tu jest... No właśnie. Oj, do domu, do domu, idź do domu. Co on tak zamulił? Ach. Dawaj tam dzidę. Tu był jeszcze jeden, tutaj. Chodź. Chodź stary. Pach jak nabity. Tu było coś, nie? Ja nic nie ma, dobra. Pamiętam, że był jeden. A to skrzynia jest. Dobra, co w tej skrzyni było? Czarna bomba zapalająca. Nic nie ma. A mogłoby coś być? Dobra, tam na dole jest sporo ich. Będzie jakaś uwaga, nie? Spróbuj magia. A. No w sumie... Przyjemna porada. Bardzo przyjemna. Dobra, teraz tych trzech... Dobra, wiecie... Lepiej się... zabezpieczyć. O. Też miło widzę na nich to działa. Easy. Okej, to będzie jakieś człowieczeństwo pewnie, nie? No. Aha, że tam. No nie wiem. Nie, nie będę. Czekajcie, bo... A ta dusza była, patrzcie, dobra. To mogę zaskoczyć. Sobie. Zaraz będziemy mieli pierścień taki, który się naprawdę zdobywa topornie. Co, że tu mam skoczyć? Już nie da wejść. A, tak trzeba skoczyć. Jezu, nie wiem, czy to zrobię. Ryzykować, ludzie?
Ryzyko. Dobra. Pierwsze. A to jest blisko, dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Dobra, drugi raz się nie udało. Mogę próbować ile chcę, nie? Nie ma znaczenia, o ile będę podnosił tę duszę. O, tutaj teraz jest. Patrzcie. Zajebiście. A! Bliżej było. Faktycznie było blisko. Tam się da skoczyć, widzicie? Tam się da. Wiem, że się też z drugiej strony tam da wejść, ale tak w sumie... sobie pomyślałem, że nigdy tego nie robiłem, nie? To... to jest ten pierścień, zaraz zobaczycie, że jak mi się uda. O, to był nie najgorszy skok, ale kurde, blokuje się. To się blokuje definitywnie. Pierwszy będzie tu blisko ogniska, no i zarobiście. Może wydam te punkty, co? Wiem, że warto... ma mięście pieniędzy, tak? Ale w sumie można... w tym Dark Soulsie można bardzo łatwo farmić, nie? Więc... jeden bój. Tam tak. Co ta wiara w ogóle zwiększa? Nie, ale tam tak. Mam jedno człowieczeństwo. Mogę je użyć. Nie będę używał, bo tak ginę teraz przez cały czas. Nie, przewrotem się nie da. Musiałbym idealny skok wykonać. Wiecie, nie wiem, czy to jest możliwe w moim wykonaniu. Ale wiem, co teraz zrobię. Ja wiem, co teraz zrobię. Robimy rusha. Nie mamy dużo punktów. Nie jestem w tym taki najgorszy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. No... ponoć nie jestem w tym taki najgorszy. Tu można sobie wypić. Nawet dwie. O, przez ścianę chwilę widziałem. O Jezu, oni skaczą! Tak. Dzisiaj chyba mi się wydaje, że... grając zręczną postacią miałem... szybciej biegałem, więc... było łatwiej automatycznie. Patrzcie, no. Ale mi po plecach dał! Gnoju. Nie, zostaw. Muszę zebrać najpierw te gówna. Spróbuj magię. Jedno wypij. Wypijesz? Wypijesz. O, ale mnie z łuku strzelił. Wiecie, co ja chcę zrobić? Niektórzy pewnie wiedzą. Nie! Nie siadło. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że mi nie siadło. Ale jest silny jakby, co nie? Nie da się już zabić tak normalnie. Dobra, ja 1000 punktów w plecy, no ale cóż. Dobra, tych, co trzeba zabić w ogóle, chyba must. Są tak denerwujący. Chodź. No nie kop, stary, Jezu. Jak ja chcę kopnąć, to jest tragedia, nie? Ale w ogóle straciłem człowieczeństwo. Ty miałem jeden. A to wtedy ze mnie człowieczeństwo unikło. To można tracić takie rzeczy. Jestem bardzo słaby z logiki tej gry. Jezu. Tak, wy mnie denerwujecie. Nie pij tego, rzuć tego spela. Właśnie straciłem 1000 punktów. Dobra, czyli kończymy odcinek. Kolejny odcinek zacznie się od momentu, kiedy, nie wiem, będę przy tamtym rycerzu i uda mi się ten sygnet wziąć. Ale chyba jednak będę musiał wyczyścić tutaj ten teren. Bo bez tego jest naprawdę ciężko, jak widzicie. Ale da się tak grać, widziałem speedruny. Tylko oczywiście są szybsze postacie, tak? Mag jest wolny. Niestety. Ale fajnie, że nam włócznia wyleciała. Kurde, tyle chciałem, żeby ta włócznia mi wyleciała.
Tyle formienia, nie? Na razie, cześć.